patrząc na twój media trening dzisiaj, no Damian Janikowski bardzo głodny walki. Pełen luz. Przede wszystkim przyszedłem dzisiaj się tutaj pobawić i pośmiać troszeczkę z trenerem. Trening główny właściwie miałem rano, także tutaj to tylko było, można powiedzieć, dopieszczenie tego treningu. Presja w tej chwili po porażce z Michałem Materlą, przystąpienie, jakby cały nowy proces przeszedłeś z przemyśleniami, to co wcześniej mówiłeś kilkukrotnie w wywiadach, jak w tej chwili to wygląda? Przede wszystkim nie odbieram tego jako walkę przegraną, tylko jako naukę. I zawsze jest tak, że się wygrywa i się przegrywa. No, jakiś czas już minął, już dawno to poszło na odstawkę. Także jestem po prostu głodny walki i bardzo ciekaw tego pojedynku. Jak oceniasz swojego rywala? Udało ci się obejrzeć jego walki? Jak w ogóle widzisz go w starciu z tobą? Leworęczny rywal, to już wcześniej padało, wiem o tym. Trudny? Znaczy oglądając jego walki i to, co trenerzy analizują, znaczy to zależy, tak? Bo wiadomo, wiele walk nie stoczyłem, tak? On stoczył ich tam trzy razy więcej. Patrząc na tak jakby poziom jego przeciwników, no nie byli oni jakimiś mega zawodnikami, ale to też tak się nie ocenia, bo każdy zawodnik jest inny i z każdym inaczej się walczy z zawodnikiem. No mam nadzieję, że trafi kosa na kamień i tak jak wcześniej w walce było też z Janikiem Bachatym, który też nigdy nie był wcześniej znokautowany, był podwójnym mistrzem dwóch organizacji, był mega zawodnikiem, a jednak mój cios doszedł do jego szczęki w taki sposób, że go od razu gdzieś tam zamroczyło i to mi pozwoliło na wygranie tej walki. No tutaj mój przeciwnik przede wszystkim jest właśnie mańkutem, w odwrotnej pozycji stoi, jest wysoki, tak? Także trzeba się spodziewać tego, co robi też Asham, kopie na głowę i kopie na wątrobę, ale trenujemy tutaj właśnie cały czas pod niego, trenerzy poustawiali mnie bardzo dobrze, także nie mogę się doczekać w sobotę. Są zawodnicy, którzy przygotowując się do walki skupiają się na swoim rywalu, analizują jego walki, a są tacy, którzy skupiają się tylko i wyłącznie na sobie. Jakbyś popatrzył ten wzrok wstecz, to jaki był wtedy Damian Janikowski, jaki jest teraz? Znaczy teraz na pewno jestem bardziej pokładany, tak? Bo w końcu czas leci, cały czas trenuję, nie siedzę w domu, także jest to normalne, że pewne rzeczy się tak jakby stabilizują, na pewno jakieś te ubycie treningowe, same techniki, same poprawki takie, jak są wykonywane jakieś różne techniki bądź ruchy, no na pewno jestem kilka stopni wyżej, tak? Czas leci, cały czas idę do góry. Chciałbyś pokazać te zapasy twoje, w końcu powiedzmy taką walkę, gdzie będziesz przeciwnika tłamsił, podnosił, wynosił, rzucał, czy raczej skupisz się teraz w tej walce na stójce, bo było widać, że te umiejętności stójkowe też ciągle rosną u ciebie. Cały czas będę skupiał się na stójce. Dzięki bardzo.